Obserwujemy w Polsce w ostatnich dniach pewne nasilenie zdarzeń, zjawisk, które nie wiadomo w jakim kierunku się potoczą. Przede wszystkim chcę dotknąć problemu, który obserwowaliśmy, problemu związanego z kopalniami ze Śląskiem. Nagle ni stąd, ni zowąd, jak właściwie Filip z Konopi, rząd wprowadził do Sejmu projekty, które miały de facto zamknąć kilka kopalni na Śląsku. Oczywiście to wywołało opór społeczny mieszkańców Śląska, które przede wszystkim te miejscowości, w których kopalnie zamykane się znajdują. Ale zaczęliśmy zastanawiać się, skąd taki pośpiech. Dlaczego projekty są zgłaszane nocą? Drugie czytanie projektu zakończyło się o 2 w nocy. Ja jestem w Komisji do Spraw Energetyki i Surowców Energetycznych. Komisja o 4 rano pracowała nad poprawkami zgłoszonymi w drugim czytaniu. O co tutaj chodzi? Czy rzeczywiście uzdrowienie kompanii węglowej? Jeżeli tak, to pytanie bardzo zasadne. Przecież ta kompania od wielu lat boryka się z problemami. Były czasy lepsze, kiedy miała zyski. Wtedy nikt nie myślał o jakiejkolwiek restrukturyzacji i naprawianiu procesu również zarządzania czy zmniejszania kosztów. Teraz nagle się mówi, że 200 milionów miesięcznie generuje straty i trzeba 4 kopalnie zlikwidować, trzeba je zamknąć. Rodzi się pytanie zasadnicze, a gdzie jest do tej pory odpowiedzialność właściciela, nadzoru właścicielskiego, ministra Skarbu Państwa, a gdzie do tej pory był minister gospodarki, pan Piechociński z PSL-u, złotousty, który wszystkich poucza, czy to się wydarzyło miesiąc temu, czy miesiąc temu pojawiły się problemy tej kompanii. Oczywiście zmieniają się relacje na rynku, spadek ceny ropy powoduje również spadek cen węgla, ale czy można sugerować się tylko chwilowym wynikiem ekonomicznym? Tym bardziej, że proszę zauważyć, czy my mamy jakąkolwiek inną alternatywę oparcia systemu elektroenergetycznego na czymś innym niż węgiel? Nie mamy przecież elektrowni atomowej, w najbliższych kilkunastu latach żadnej elektrowni atomowej w Polsce nie będzie, niezależnie od tego, że ona budzi duże emocje wielu przeciwników, tak jak w każdym kraju, gdzie próbuje się na energii atomowej oprzeć system elektroenergetyczny. Tego nie mamy. Nie mamy łupków, nie mamy gazu z łupków, jest około 60 odwiertów w Polsce. Dla przykładu w Teksasie, który przoduje na świecie w wydobyciu gazu łupkowego, tych odwiertów jest około 27 tysięcy. U nas 62 odwierty na dzień dzisiejszy. Więc o czym my mówimy? Żadnej alternatywy nie będzie. Próbowaliśmy dywersyfikować, to była decyzja Prawa i Sprawiedliwości, dywersyfikować możliwość pozyskiwania gazu z innych kierunków niż rosyjski poprzez budowę gazoportu. Ślimaczy się nie wiadomo kiedy będzie otwarty. Mała Litwa była w stanie wybudować już funkcjonujący terminal gazowy, który zaopatruje kraje, nie tylko Litwę, ale również pozostałe kraje nadbałtyckie, Łotwę i Estonię. Spodziewaliśmy się, że ustawa o energii odnawialnej, która 2 tygodnie temu została głosami Platformy i PSL-u w Sejmie przyjęta, będzie jakimś istotnym wkładem w rozwój energetyki odnawialnej, tej, której oczekujemy. Przecież bardzo wielu obywateli marzyło o tym, by energetyka poszła w kierunku tak zwanym prosumenckim, czyli żebyśmy byli nie tylko konsumentami prądu, ale również mieli możliwość produkcji tego prądu poprzez panele fotowoltaiczne, poprzez pompy ciepła, poprzez kotły kogeneracyjne, poprzez niekwestionowaną tam, gdzie jest to możliwe, energię wiatrową, poprzez geotermię, poprzez biogazownie rolnicze i tak dalej, i tak dalej. Ustawa, która została przyjęta, jest właściwie potworem, bo niczego z tego, o czym mówiliśmy, nie realizuje. Zakłada wsparcie wyłącznie, likwiduje również na przykład możliwość efektywnego produkowania energii poprzez zagospodarowanie, to co było bardzo popularne przez wieki w Polsce, cieków wodnych, strumieni, rzek, czyli odbudowanie elektrowni wodnych. To wszystko eliminuje, utrzymuje wielkie wsparcie do wielkich ferm wiatrowych, które wszędzie w całej Polsce budzą kontrowersje, i do współspalania biomasy w elektrociepłowniach i elektrowniach, czyli najbardziej korupcjogennego sposobu wykorzystywania biomasy. Jeszcze rozumiałbym, że ta biomasa pochodzi z polskiego rolnictwa, słoma na przykład, czy ścinki z polskich lasów, ale podstawowe źródło biomasy w tej chwili to są łupiny orzechowe sprowadzane
z Nigerii i ścinki sprowadzane z Białorusi i Ukrainy. Czy o takie wsparcie energii odnawialnej chodzi? No przecież jest to kpina, to musi być naprawione. Więc nie mamy źródeł energii. Jesteśmy innych niż węgiel. Jesteśmy uzależnieni od rynku, od dostaw rosyjskich ropy, gazu, a teraz się okazuje, że mamy być uzależnieni od importu węgla z Rosji. Bo się tłumaczy, że u nas to się nie opłaca. To jest skandal szyty grubymi nićmi. To jest brak troski o system elektroenergetyczny Polski. Górnicy pokazali determinację, walczą nie tylko o swoje interesy. To jest bardzo łatwo napuszczać społeczeństwo. Ja widzę tę propagandę, że to górnicy walczą o swoje przywileje, bo chce im się kosztem społeczeństwa, trzynastek, czternastek i tak dalej, i tak dalej. Górnicy walczą o swoje miejsca pracy. Walczą o żywotność ekonomiczną osiedli i miejscowości na Śląsku, ale walczą również w naszym imieniu. I jestem im za to wdzięczny. Rząd właściwie wycofał się ze wszystkiego, co planował. Była mowa o zamykaniu kopalń, w tej chwili mówi się, że zamykania nie będzie. Była mowa o zwalnianiu kilku tysięcy górników, już tego zwalniania nie będzie. To pokazuje, że pani Kopacz i rząd, który jest przecież de facto kontynuacją rządu Platformy Obywatelskiej, nie ma żadnego pomysłu na Polskę. To spowodowało również zjawisko, które trzeba analizować. I Prawo i Sprawiedliwość nie jest zainteresowane podsycaniem nastrojów społecznych, ale wiele innych grup społecznych zaczyna podnosić głowę i mówić otwarcie, że dostrzegają, że obecny rząd nie dba o Polskę. To są ludzie zatrudnieni w energetyce, to są również od kilku dni rolnicy, są protesty w Polsce, są zapowiadane na najbliższy czas duże protesty, między innymi Marsz Gwiaździsty na Warszawę. Rolnicy, organizacje rolnicze stawiają pani premier wręcz ultimatum albo rozmowy na temat ratowania polskiego rolnictwa, albo masowe protesty w całej Polsce. I proszę Państwa, to pokazuje, że ten rząd, który wyczerpał swoje możliwości kierowania państwem, ta koalicja nie jest w stanie już niczego więcej wymyślić. Może tylko jeszcze myśleć o tym, co ukraść, co sprzedać. Zamach na Lasy Państwowe był tego przykładem. Szczęśliwie różnicą kilku głosów udało się powstrzymać możliwość zawłaszczenia na spłaty bieżących problemów finansowych Lasy Państwowe. My, proszę Państwa, nie godzimy się na to, by ta ekipa, która sobie nie radzi, która ponosi pełną odpowiedzialność za obniżenie rangi Polski w Unii Europejskiej, za degradację naszej gospodarki, za brak pomysłu na rozwój gospodarczy naszego kraju, dalej sprawowała władzę. Mówiłem tu kilkakrotnie na tych konferencjach kilka miesięcy temu o różnego rodzaju słabościach państwa, które przekładają się na ogromną ilość afer, na to, że złodzieje hasają w Polsce, okradając obywateli, kpiąc sobie z wymiaru sprawiedliwości. Mamy kolejny przykład tego. Mówiliśmy kiedyś kilkakrotnie o aferze Amber Gold, gdzie okradziono wielu Polaków, a ci, którzy to czynili, byli bezkarni, ponieważ byli w dobrych relacjach z rządzącą partią Platformą Obywatelską. Dzisiaj informacje medialne porażają. Kolejna firma Parabank, która pod szyldem udzielania pożyczek zwabiła około 70 tysięcy Polaków, oferując pożyczki, ale najpierw trzeba wpłacić około 10% opłaty manipulacyjnej, kosztów na uruchomienie tej ponoć lukratywnej, opłacalnej pożyczki. Okazuje się, że ta firma nabiła w butelkę, okradła około 70 tysięcy Polaków na kwotę około 180 milionów złotych. Są prowadzone w tej chwili przeszukania w biurach tego parabanku, są poszukiwani właściciele tego parabanku, ale ja zadaję pytanie, które stawiałem również kiedyś, kiedy mówiliśmy o aferze Amber Gold. A gdzie są władze tego państwa? Czy to państwo, nasze państwo, nasza ojczyzna ma jeszcze jakieś władze?